Witajcie wszyscy serdecznie w odcinku, w którym będę chciał Wam zaprezentować zestaw IP poniżej 1800 zł, składający się tylko i wyłącznie z dwóch kamer IP, ale nie byle jakich kamer, tylko tych, które są najbardziej pożądane na rynku. Kamer, które mają możliwość obracania się wokół własnej osi oraz tego, że cała głowica jest sterowana za pośrednictwem aplikacji albo bezpośrednio z samego rejestratora. Tym zestawem będzie właśnie ta konfiguracja, którą tu właśnie przygotowałem i dzisiaj Wam ją zaprezentuję w najdrobniejszych szczegółach. Zapraszam Was na film. Zacznijmy od serca systemu. Będzie to klasyczny rejestrator czterokanałowy, który będzie wyglądał w ten sposób. Jak sami zauważyliście, ma tylko jedno wejście pod internet. To wystarczy. Drugim urządzeniem będzie coś takiego. To jest tak zwany switch czteroportowy, czyli cztery jego gniazda mają zasilanie, a dwa pozostałe służą do tego, żeby przesyłać nam internet. No i teraz główny nasz gość programu, czyli kamera obrotowa. Zobaczcie, coś takiego. Malutka kamera obrotowa, która ma sterowaną głowicę w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. I generalnie taki zestaw będzie składał się tylko i wyłącznie z dwóch kamer. Całość oczywiście będziemy łączyć za pośrednictwem zwykłego kabla do internetu. Oczywiście wpinamy się w nasz switch i lecimy do rejestratora. I generalnie to jest wszystko, co powinno Was interesować. Praca tych kamer, które będziemy dzisiaj Wam pokazywać, to jest synchronizacja nawet dwóch do trzech kamer. Mamy obserwacje z prawej, z lewej, jak i też ze środka. A jeżeli nawet zajdzie taka potrzeba, to i możemy zobaczyć sobie, kto tutaj działa z tyłu. My akurat zamontowaliśmy sobie taką kamerę u siebie na sklepie, by chociaż zobaczyć, jak ten obraz się prezentuje w ciągu dnia. Co oczywiście teraz widzicie na przebitkach. Tak czy inaczej, sam obraz w sobie jest generowany z kamery tylko i wyłącznie 2-megapikselowej. Dlatego też dzisiejsza konfiguracja będzie się składać głównie z zestawu, który ma w sobie rejestrator, switch, dwie kamery IP obrotowe, no i oczywiście jakiś dysk twardy, by chociaż te dane wszystkie zapisać. By oczywiście zminimalizować ten cały koszt, dysk twardy użyjemy najmniejszy, jaki jest dostępny na rynku, czyli 1 terabajt. Jeżeli chodzi o zapis danych z dwóch kamer 2-megapikselowych, będziemy mieli tutaj nagranie około 1,5 miesiąca, a nawet jeżeli ustawimy sobie kompresję 2.6.5+, to dojdziemy nawet do 2 miesięcy. Oczywiście pod tym filmem znajdziecie link bezpośredni do tego zestawu. Będzie on skonfigurowany w dwóch kamerach, jak i też jednej kamerze, czyli ten zestaw, który mówiłem Wam, że będzie kosztował poniżej 1800 zł, to z jedną kamerą będziemy wyciągać cenę około 1300 zł powinniśmy się zamknąć. Oczywiście, tak już powiedziałem wcześniej, linki do tych zestawów znajdziecie u nas pod tym właśnie filmem. Tylko zachęcam Was do tego, żebyście sobie to zobaczyli. Oczywiście również na naszym kanale znajdziecie również obraz z kamery obrotowej w dzień, jak i w nocy. I jak sami zauważyliście, nasze testy, które tutaj robimy, no cóż, w dzień nie ma problemu, wszystko ładnie widać. W nocy mamy tutaj sporo oświetlenia z latarni ulicznych, dlatego ten cały proces obrazu jest jak najbardziej bardzo mocno uproszczony, ale zapewniam Was, że kamera ma w sobie promiennik podczerwieni, dzięki czemu poradzi sobie w całkowitych ciemnościach. Jedyny minus tej kamery jest taki, że mamy tylko i wyłącznie zwykły taki zoom, który możemy sobie przybliżać naszego monitora, czyli nie mamy tutaj tej soczewki wysuwanej, ale sam obrót w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej jest tutaj zachowany i możemy sobie tą kamerą dowolnie sterować właśnie za pośrednictwem naszego rejestratora i monitora albo po prostu z poziomu aplikacji, która też oczywiście jest dostępna. Kolejną kwestią, którą też powinniście wiedzieć, to jest to, że kamera ma w sobie wszelkiego rodzaju funkcje, chociażby ustawienia tras,
trackingu, śledzenia. Oczywiście ważne jest to, żeby to ze sobą fajnie sparować, skonfigurować. Nie będzie to oczywiście pełnej takiej wersji, gdzie używamy kamer obrotowych takich z prawdziwego zdarzenia, ale te podstawowe funkcje jak najbardziej w tym zestawie będą dostępne. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chcecie sobie wymiksować ten zestaw, czyli na przykład możecie zbudować zestaw, który będzie się składał właśnie z dwóch kamer obrotowych, możecie sobie dołożyć kamerę kopułową, tubową, tak czy inaczej sam rejestrator, który Wam tutaj prezentuję, obsługuje do czterech kamer IP łącznie. To znaczy, że jeszcze dwa sloty macie wolne i tak samo switch, który też Wam prezentowałem, również ma tutaj do dyspozycji jeszcze dwa wolne sloty, dzięki czemu możecie sobie wykorzystać to i w razie W wedle potrzeby dodać kolejne kamery. Dysk twardy jak najbardziej będzie to uniwersalna wersja, zwykły SATowski trzeciej generacji, to w zupełności wystarczy. Oczywiście do zestawu dorzucimy komplet tutaj wtyczek, no i oczywiście jakiś kabel, patchcord do zasilania. Oczywiście nie będzie on zbyt długi, ale jeżeli potrzebujecie większego odcinka, to oczywiście na naszym sklepie również to wszystko znajdziecie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że na pewno ten zestaw, który stworzyłem, na pewno Wam się przyda i będziecie z niego zadowoleni. Oprócz tego, że mamy do dyspozycji kamery 2-megapikselowe, by iść za ciosem, stworzyłem również z tych samych kamer taki sam zestaw, ale w rozdzielczości 4 megapikseli. Oczywiście również znajdziecie na naszym kanale odpowiednie filmy, z których robiliśmy testy z takich kamer, gdzie widać, że jednak ta różnica między 2 megapikselami a 4 jest dosyć mocno zauważalna. Im większy monitor, tym bardziej widać te szczegóły. Słuchajcie, dziękuję za to, że byliście ze mną. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, chcecie pomocy lub czegokolwiek, pamiętajcie, że oprócz mnie siedzą tutaj jeszcze inni pracownicy, którzy świetnie wykonują swoją pracę, potrafią doradzić, potrafią każdą sytuację wyjaśnić i przede wszystkim zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie, jakie będzie Wam się, no ogólnie Wam się przyda. Także dziękuję za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!